Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Kampania sprawozdawczo-wyborcza w wojewódzkich organizacjach partyjnych osiągnęła półmetek. Dziś konferencje obradowały w 7 województwach: Białymstoku, Chełmie, Kaliszu, Kielcach, Koninie, Krośnie i Włocławku, gdzie był nasz reporter. 293 delegatów jeszcze teraz dyskutuje nad tym, jak najszybciej rozwiązać najważniejsze problemy województwa włocławskiego. Niemalże we wszystkich wystąpieniach podkreśla się, że można i trzeba własne problemy rozwiązywać własnymi siłami. Rypin. Tu na mieszkanie czeka się 5 lat. Najkrócej w województwie, a może i w kraju. Przedsiębiorstwo budownictwa rolnego zajęło się nie tylko mieszkaniami, ale na przykład w ciągu ostatnich 2 lat wybudowało szkołę. Załoga pracowała wolne soboty, niedziele i święta. Była to inicjatywa partii w tym przedsiębiorstwie. W województwie włocławskim są 3 cukrownie i wiadomo, że jest ich za mało, bo włocławskie to zagłębie buraczane. Na wybudowanie jeszcze jednego zakładu zabrakło pieniędzy, więc zmodernizowano te, które pracują tu od lat. Efekt taki sam, jakby wybudowano nową cukrownię. Włocławek. Tory kolejowe dzielą 2 części miasta. Przejście zabronione, ale i tak mieszkańcy mają tędy bliżej, więc przechodzą. I płacą mandaty sokistom z Torunia. Pieniądze oczywiście płyną tam. Ja jestem gotów jako sekretarz zmobilizować członków partii. Twierdzę, że nie tylko członków partii, żebyśmy w czynie partyjnym te przejście tutaj wykonali. To zaledwie niektóre przykłady z wielu problemów, o jakich dyskutowano na konferencji sprawozdawczo-wyborczej we Włocławku. Temat następny to działalność towarzystw regionalnych, które pełnią również ważną rolę w pobudzaniu społecznej aktywności i integracji mieszkańców. Osiągnięciom Ropczyc patronuje od prawie pół wieku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Jego to między innymi zasługą jest dwukrotne zdobycie przez miasto tytułu wicemistrza w krajowym konkursie Mistrz Gospodarności. Pierwszą inicjatywą towarzystwa była budowa szkoły ogrodniczej w 1937 roku. A jaka jest ostatnia inicjatywa? Trudno odpowiedzieć, jaka ostatnia, no bo ciągle jesteśmy w akcji, ciągle staramy się, żeby to miasto i piękniejsze było, i zasobniejsze. No i nawiązujemy kontakty z innymi stowarzyszeniami, jak Strzyżów, Kolbuszowa, Sędziszów. Nauczymy się, chociaż jesteśmy w województwie rzeszowskim jednym z najstarszych towarzystw regionalnych, sfederowani w Rzeszowskim Towarzystwie Kultury. Mówi się, że naczelnik nie podejmie żadnej decyzji bez konsultacji z przewodniczącym towarzystwa. Czy jest to prawdą? Panie redaktorze, to może jest legenda, jedna z takich złotych legend, bo naczelnik to władza, a my to piechota do boju. W Płocku zakończyła się pierwsza ogólnopolska olimpiada wiedzy ekologicznej. Startowała młodzież szkół średnich i młodzi robotnicy. Konkursowi patronował Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Jesteście laureatami olimpiady wiedzy ekologicznej. Skąd zainteresowanie właśnie ekologią? Przyroda to wszystko, co nas otacza. I wydaje nam się, że przyroda to piękny las, wspaniała rzeka, góry. No i że wszystko jest czyste, piękne, że możemy tym oddychać. No możemy się rozkoszować, a tak naprawdę to, gdy się popatrzymy tak głębiej w to, to wszędzie pływają odpadki, no wszędzie są śmieci. Także no musimy walczyć o to, żeby ta przyroda była wokół nas piękna dalej. Posadziliście tutaj w Płocku ponad 2000 drzewek. Tak właśnie, i to było jakby takie symboliczne, symboliczne podkreślenie tego, co wszyscy chyba chcieliby potem robić, czyli pomagać w poprawie środowiska naturalnego w naszym kraju. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Życzymy Państwu miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia Państwu.